Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. I siup. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z Rafta. Tym razem troszeczkę inny mod, bo dzisiaj z czasem będą się zwiększały fale, które mi tutaj towarzyszą. Czyli co 5 minut będzie się zwiększał poziom fal, który mi będzie zdecydowanie utrudniał rozgrywkę. Na początku będzie łatwo, będziemy mogli zbierać sobie normalnie śmieci. Później może być trochę hardkorowo. Więc żeby tego nie przeciągać, po prostu zaczynamy. Po prostu zaczynamy. Teraz muszę się po prostu spieszyć, żeby jak najwięcej materiałów sobie zebrać, bo później to może być dosłownie niemożliwe. Akurat tak się trafiło, że mam dużą skrzynkę, to sobie ją zabiorę. Bardzo dużo śmieci w jednej skrzynce, tak jest. Muszę jak najszybciej zrobić sobie młotek do budowania, no i po prostu poszerzyć sobie troszeczkę tratwę, później zadbać o jakieś jedzenie i picie, takie podstawowe rzeczy. No a jak przyjdą duże fale, to już będzie totalny hardcore. Będzie naprawdę, naprawdę totalny hardcore. I wtedy naprawdę, naprawdę zbieranie rzeczy, sterowanie będzie praktycznie niemożliwe. Ale co na luzie, na chillku. Póki co jest pełny chill. Byleby mnie tylko rekin nie zaczepiał jakoś bardzo. I będzie spoko. O, ty, ja nie mam jeszcze dzidy, no. Dałbyś spokój. Ajajaj, aj, nawet się nie wyrobiłem. 20 sekund. 20 sekund i wjeżdżają większe fale. Fale wzrosły. Troszeczkę teraz będzie ciężej, jak chodzi o łapanie śmieci. Już widać po samych śmieciach, że już fale je przykrywają czasami. Ale to jeszcze nie jest jakiś poziom hardkorowy. Damy radę. Ojojo, już widzę po tej beczce, jaka jest różnica w falach. Po prostu są większe. Nadal są takie, o, wyższe może. Nie większe, ale wyższe. One są takie małe, ale wyższe na tyle, żeby przykrywać te śmieci. I przez to będzie troszeczkę trudniej łapać, bo nasz hak nie będzie tak łapał dobrze. Na razie nie jest tak tragicznie. Nie jest tragicznie. Choć widać różnicę, to naprawdę nie jest tak źle. Dawaj ten kawałeczek plastiku. No nie. Jeden mały kawałek. 23 sekundy do kolejnego zwiększenia. I akurat w nocy, poważnie? No nie gadaj nawet. I cyk. Kolejny wzrost fal. Oj, może w nocy tego tak bardzo nie widać. Ale jest różnica. Dzień będzie jeszcze gorzej to widać. Ja już widzę, że te falki są takie dużo bardziej widoczne. Ale zaraz sobie prześpimy i zobaczymy w dzień, jak to wygląda. Już powoli widzimy te fale. Powiedziałbym, nie ma tragedii. Na razie nie ma tragedii. Ale to, jakie są fale, to jest jedno. Ale jaka jest jeszcze pogoda, to jest drugie. Bo w tej chwili jest pogoda po prostu dobra, czyli tak spokojna woda. Później może być gorzej, jak zacznie deszcz padać albo przyjdzie burza. No to będzie coraz dużo, dużo gorzej, niż by było normalnie. Pierwsze podejście do wyspy. A między te kamienie dwa, jakbym się wepchał, to by było pięknie. Dobra, chyba jest w miarę okej. Nie powinna moja tratwa stąd wypłynąć. O, wygląda, jakby się całkiem zatrzymała. Czy są tu jakieś owocki? Nie gadaj, że nic nie ma. Tu są. Tak, arbuzki. Jej! Dobrze, pięknie. No to raczej nie wypłynie, nie ma szans. Dobra, muszę wracać na tratwę. Czas minął. Kolejne fale. Wypływam stąd, mam kilka kamieni, mogę się zbierać. Fale są gorsze, ale nie są jeszcze hardkorowe. Jest okej. Widzę, że pogoda się zdecydowanie zmieniła. Jakieś małe fale weszły, ale one są tak zwiększone, że... Ojejku. O, czuć różnicę. Wystarczy tylko spojrzeć na wodę. Te fale już jakie są wielkie. O nie, on będzie gryz. O ty gościu. Przewidziałem twój ruch. No dobra, no dobra. Zepsuła się pogoda i widać ogromną różnicę. A to dopiero 3 razy się zmieniło. O nie, tam jaka fala wielka się kręci. Co jest grane w ogóle? Co było, jakby wskoczył do wody? Chyba lepiej tego na razie nie robić, bo te fale naprawdę wyglądają niebezpiecznie. Dobra, fale wzrosły i widać to od razu. Przy tej pogodzie to jest ogromna różnica. O kurde. O nie. No bez żartów nawet, co tu się dzieje? Ojej, what? Przykryła mnie woda już teraz. O nie, to jest pogoda jak podczas sztormu praktycznie. A tu nie ma sztormu. Nie ma lekko, powiem tak. Nie ma lekko, tam jakaś wysepka jest. Ale na razie to ją olewa. Ło, jaka fala uderzyła. Co to było? O kurde. To już jest chyba granica grywalności powoli, no nie? Jak deszcz spadnie, to już w ogóle będzie hardcore. Okejka, tak by... Ło, jaka fala zakręcona, co to było?
O kurcze. No teraz to jest naprawdę prawdziwe wzburzone morze. Spanko i minuta do kolejnego wzrostu. O, jaka fala mnie obudziła od razu. O nie. O w mordę, co tu się dzieje? O kurde. No to nieźle. No to nieźle. Pełny chill, pełny luz, no nie. Pełny chill, pełny luz. W sumie pierwsze cztery poziomy fal nie były jakimś ogromnym wyzwaniem, poza jakimiś małymi problemami, ale to, co dzieje się na piątym poziomie, to już jest naprawdę, naprawdę duży problem. Dobra, wzrost już jest... Co to za fale w ogóle są? Nie, no to... Weź tu złów coś. Co jest grane? Nie, no... To sobie popłynęło w ogóle, co? Weź coś traf teraz. Nie, no nie da się. Na szczęście te fale mi nie zrzucają z tratwy. Taki plusik jest, no nie? Ale minus jest taki, że naprawdę słabo widać. To jest spokojna woda, ta? To bardzo spokojna woda. Oj, nieciekawie to wygląda, powiem wam, bardzo nieciekawie. Trzebuję par... O! Jak mnie spłukało. Teraz to chyba większość czasu tak będzie, że będę po prostu pod wodą. O, znowu. A, co tam? Najlepsze, że nic nie widać. Jak taka wielka fala przepłynie, to na wszystko chowa. O, już następna. No powodzonka, powodzonka z łowieniem czegokolwiek. Coś czuję, że to jest jako spokojna woda, no nie? I do sztormu to już będzie hardcore. Dawaj. Myk. Myk. Wracaj. Wracaj pod wodę, skubany. O nie, spudowałem niechcący, zamiast sobie zarzucić. Naprawdę kiepściuniu. Ciężko się na to patrzy aż. Jeszcze jest zdatne do grania, bym powiedział. Zdecydowanie jest zdatne do grania. Jest trochę hardkorowo, ale nie ma przesady. Jest i skrzynka. Tylko, że potrzebuję zawiasy, żeby zrobić takie skrzynki. No ta. To jeszcze trochę mi zejdzie z tym. Całkiem sporo nawet bym powiedział mi zejdzie z tym. Jednak się będę musiał nacieszyć tymi małymi skrzynkami. Tak myślę. Ej, chyba się woda uspokoiła. A, nieważne. Nie uspokoiła się. Jestem totalnie pod wodą. Co to za fala w ogóle? Ja... Co? Nie, no ja chyba piętra będę musiał zbudować, żeby cokolwiek widzieć. O co chodzi? Chyba się pogorszyła pogoda, bo też jakby taka mgiełka jest. Pole widzenia jest naprawdę bardzo ograniczone. O, dobra. Fale zwiększone. I chyba to jest około poziomu grywalności? Bo moja tratwa chyba aktualnie odleciała. No dobra. No dobra, mamy zwiększenie fali. Trochę tak, już trochę hardkorowo się zaczyna robić. Totalny hardkor. Nie, chyba znowu latam. Chyba znowu latam. Nie wiem, co się dzieje. Może nie latam? Nie, ta woda gdzieś tam jest. Tylko... Ło, co się dzieje? Co jest grane? Nie no, bez żartów, nowy, takie te fale są ogromne. No, one są takie totalnie wysokie i jestem gdzieś na górze chyba. Trochę jakbym latał. O kurde. No dobra. W teorii tak, po tym co czytałem w modzie, to jestem już ponad zalecanymi wartościami. Czyli teraz się mogą dziać dziwne rzeczy z grą podobno. I rzeczywiście się dzieją. A i trwa burza, dlatego deszcz pada, widzicie? Deszcz pada. Dlatego jest taki totalny hardcore. Już wszystko wiem. Te fale są tak wielkie, że czasami ja lecę w powietrzu, no nie? Co jest grane? Bo deszczyk pada, ja nie zwróciłem uwagi na to. A w połączeniu z deszczem to się zrobi jakiś totalny hardcore. Naprawdę totalny hardcore. Weź sobie teraz wypatrz cokolwiek, jakąś wyspę albo coś. Nie, no to niemożliwe. Śmieci na razie wiszą w powietrzu. To na dole to są fale. To niezłe fale. Takie nie za duże, no nie? No. Wow. Chyba tratwa jest przede mną. Tak, to tratwa. No, na chilku. Na, totalnie na luzie. Zaraz ogarniemy tą tratwę. Ona te... Rekin, co w ogóle w powietrzu lata? Zostaw to. Gościu. On się trzyma, żeby przeżyć. Tak, to na pewno to. Ło, teraz ta fala jest nade mną. Tak totalnie. Myślę, że poziom grywalności został przekroczony. W sensie, gra już tu z fizyką sobie totalnie nie radzi. Ja nie wiem, gdzie jest woda nawet, a pode mną. Kiecu się stało, jakbym zeskoczył z tratwy. Podejrzewam, że nic dobrego, naprawdę. O, przede mną jest
Przede mną jest wyspa. Co? Tam wyspa gdzieś była, teraz już jej nie widać. Ej, naprawdę. No scam, totalna legitymacyjność. Dobra, postaram się tam wskoczyć. O nie, padłem do wody. Dawaj do góry i jeszcze wyżej. Dobra, mam to. O nie. Co? Okej, czyli poziom wody jakby jest tam, gdzie woda nadal? Chyba? Znaczy tam, gdzie tratwa. Poziom wody tam, gdzie poziom tratwy, tak mi się wydaje. Ale już naprawdę dziwnie to wygląda. Dobra, te blueprinty sobie wyrzucę. No i tak mi nic nie dadzą. Gdzieś tu była wyspa. Gdzie ona jest? O, o, tu jest. Dobra, dobra, dobra. Płyniemy na wyspę zdecydowanie tak. Jestem pod wodą czy nad wodą teraz? Chyba nad. Ciężko powiedzieć. Tak, nad wodą. Teraz idę pod wodę. Tam jest wyspa. To na pewno. Ale co z tą wyspą się będzie działo przy takich falach? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czy ja będę w stanie w ogóle na nią wejść? Bardziej w tamtą stronę chyba. Nie mam pewności. Totalnie tam przede mną jest wyspa gdzieś. Na pewno. Mi się wydawało, że jest blisko, ale to dlatego, że było tak widać dziwnie przez wodę. O i chyba teraz się uspokoiła pogoda. W sensie nie ma już burzy. To są normalne fale. To jest spokojna woda chyba. Chyba aktualnie właśnie tego doświadczamy. Spokojnej wody. Bardzo jest spokojnie, rzeczywiście. Czuję ten spokój. Nie wiem, czy to cokolwiek daje, ale pomogę. Chyba daje. Chyba normalnie na chillku. Daje radę. Odholować się trochę do wyspy. Of mordę, jaka fala przepłynęła. Co tu się dzieje? Ojej, ojej, oj. O, już jestem przy wyspie praktycznie. Tak jakby? Chyba tak mniej więcej zaraz będę przy wyspie. Tak mi się wydaje. Ej, to dużo się udało przetrwać w sumie. No, tak całkiem w porządku. Całkiem w porządku jest. Ej, wysepko, hej. Co tam? Dobra, schodzę na ląd. O, w mordę. I w sumie to się najpierw wyśpię. Ta woda naprawdę dziwnie teraz działa. Tak dziwnie, dziwnie. Dziwnie, dziwnie. A ja zapomniałem wystartować sobie minutnika. O nie. Zapomniałem o minutniku. No dobrze. Myślę, że to dobry moment, żeby podkręcić te fale jeszcze raz. Okej. Z poziomu wyspy będziemy obserwowali, co się stanie. Ale widzę, że teraz są naprawdę dziwaczne te fale. Naprawdę, naprawdę dziwaczne. No ładne. Ładne może, takie niewzburzone. Na chillku można sobie pływać. Ta. Na chilluniu można pływać, totalnie. Totalnie na luzie. Nie, no jak to jest spokojna woda, to ja dziękuję. Nie mogę wskoczyć nawet na moją tratwę. Ajajaj. O kurde. Czy ja dam radę w ogóle z tą wypłynąć? Chyba na chillku wypłynę. Chyba na chillu, totalnie na luzie. Ale jest bardzo dziwnie. Te spokojne morze już jest na takim poziomie, że praktycznie nic nie widać, co się dzieje dookoła. Fale pode mną są w ogóle jakoś tak mega nisko albo mega wysoko. Hardkorowo jest, totalny hardkor. Patrzcie, co się dzieje. Dobrze. Myślę, że to będzie tyle w tym wyzwaniu. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Moim zdaniem bardzo fajna zabawa była z tymi falami. Naprawdę było bardzo spoko. Ale wydaje mi się, że to już jest taki etap pływalności, znaczy grywalności, tak jak pisał twórca moda. Na takim poziomie to już jest taki hardcore, że ciężko się gra. Więc myślę, że oficjalnie możemy stwierdzić, że to już jest limit. To już dalej nie idziemy z tymi falami. No, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć, pa, pa, pa. Hej, hej, hej.